you're waiting for the biggest game of the year. Then wait for Cyberpunk. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris. Pewnie zastanawiacie się, skąd ta postać w tej grze. Tą postać można zdobyć, tak jakby glitchując delikatnie save'a. Może to oczywiście komuś wyjść całkowicie przypadkiem, nie będzie zdawał sobie z tego sprawy i ta postać mu się pojawi, ale ogólnie rzecz biorąc, żeby ją uzyskać, żeby tą postacią można było grać, musi zaistnieć taka dosyć nietypowa sytuacja. Zacząć trzeba od tego, iż należy stworzyć sobie tą zbroję z żołędzia. Dlaczego akurat tą? Dlatego, że ona ma coś takiego, co podnosi nam maksymalną ilość życia. Jest to wymagane do tego, żeby uzyskać ten właśnie efekt. I teraz tak, jak już mamy ją wytworzoną, mamy ją założoną, nie trzeba kompletnej, wystarczy jedna część, chodzi o to, żeby po prostu zejść teraz z życiem do bardzo minimalnego poziomu. Teoretycznie będzie to poziom, który zapewnia nam ta zbroja, więc tutaj sobie na przykład możemy skakać, dajmy na to, tak? I schodzimy do bardzo, bardzo niskiego poziomu, takiego, na którym dosłownie jeden cios powinien nas zabić. I teraz, gdy już to zrobimy, gdy zejdziemy do tego poziomu, to wtedy po prostu całkowicie zdejmujemy tą zbroję. I teraz teoretycznie, oczywiście tutaj nie w tym przykładzie, bo tutaj mam troszeczkę więcej tego życia niż powinienem i mam od razu tą postać. W każdym razie w tym momencie, jeżeli mamy bardzo mało życia, to w tym momencie to całe życie pochodzi tak jakby z tej zbroi, ale zbroi nie mamy, więc tak jakby tego życia nie powinniśmy mieć. I gra troszeczkę tak jakby głupieje. I teraz jeżeli już to zrobiliśmy, no tutaj sobie wczytam jeden z poprzednich save'ów, żeby to wam lepiej zobrazować. Jeżeli zdejmiemy tą zbroję w tym momencie, to zgrywamy grę. I w momencie jej załadowania pojawi nam się coś takiego: wybór postaci, którymi chcemy grać. Ale w tle, zobaczcie, mam tutaj tego trupa. Czyli powtórzę jeszcze raz, żeby tak skonkretyzować. Zakładamy zbroję z żołędzia, schodzimy do bardzo niskiego poziomu życia, zdejmujemy tą zbroję, robimy save'a i ponownie go ładujemy. W tym momencie powinien pojawić nam się taki ekran. Tutaj, na tym ekranie nic nie wybieramy. Nic nie wybieramy. Naciskamy Escape i jeszcze raz robimy save'a. To spowoduje, iż ta postać tego kościotrupa zostanie zapisana jako tą, którą aktualnie gramy. I teraz, jeżeli to zrobimy drugi raz, ja już mam ten save właśnie zrobiony z chwilę później, czyli najpierw zgrałem sobie jak umierał, potem chwilę później, tak? O, ładuj. Jeszcze raz tutaj to załadujemy. I proszę bardzo. I mamy odblokowaną tutaj tą postać. Oczywiście normalnie można ją ubierać, używać przedmiotów i tak dalej. Także w ten sposób to uzyskujemy. Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ tak naprawdę na późniejszą rozgrywkę, czy to w jakiś sposób nie psuje nam save'ów, więc robicie to w razie czego na własną odpowiedzialność. Oczywiście, tak jak mówię, można było to przypadkiem uzyskać w jakiś sposób, na przykład walcząc z jakimś potworem, dajmy na to, znaczy potworem to może dumnie brzmiąca nazwa na pająki czy biedronkę, ale w momencie, w którym uszkodziłaby nam się ta zbroja, zdjęlibyśmy do naprawy czy coś takiego, przy małej ilości życia też taki efekt teoretycznie można by sobie przez przypadek wytworzyć. Ten sposób, który ja podałem, jest takim wymuszonym sposobem, ale działa. Działa, można się takim kościotrupem teraz bawić, jeśli ktoś ma oczywiście ochotę i nie obawia się tego, że coś w przyszłości może dziwnego z tą postacią się ewentualnie stać. Tyle z mojej strony.
Mam nadzieję, że poradnik do czego się przyda. Gra jest naprawdę fajna, zabawna, wciągająca. Mam tylko nadzieję, że będą dodawać content, bo bez niego niestety na pewno długo się nie utrzyma. Trzymajcie się, do usłyszenia. You're waiting for the biggest game of the year. Then wait for Cyberpunk. But if you're ready for the smallest, we've got you covered. From Obsidian Entertainment, the makers of games that are nothing like this one. This summer, strive together to thrive together. Or just feed your friend to the spiders and go solo.